tu jest, ale zobaczcie, tego tu nie ma. Gdyby nie ten gracz, to by nie było w ogóle widać tego miejsca. Odpalmy sobie to od początku, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ten wstęp tutaj, no nie? No i zobaczcie, jak to wygląda. Forza Horizon 10-lecie i mamy inne wprowadzenie. Kiedy oni dadzą nam w ogóle opcję, żebyśmy mogli sobie nagrywać takie kinowe scenki w Fordzie? Nie tylko tryb fotograficzny, ale takie właśnie scenki, jak tutaj widzimy. Ej, byłoby naprawdę fajnie, no nie? A oni co? Na co oni czekają? Mamy Reventona, zobaczcie, tam była zonda przez chwilę. No mamy inny logotyp, nieźle to wygląda, tutaj BM-ka. I pokazali tą BM-kę, a dach otwierany do tej BM-ki, no dalej nie ma tego dachu otwieranego, no nie? Ja mam inną muzykę w menu niż ty? Co ty gadasz? Wiecie, mogę nie mieć tej muzyki z Forza Horizon 1, bo mam włączony ten tryb dla streamerów. Ten tryb dla streamerów mam włączony i pewnie dlatego mi się to nie pojawia. Nie pojawia mi się ta muzyka. Ferrari 599XX, no to chyba nic. A, czekaj, to jest takie biedniejsze Ferrari. Jego nie było w piątce, ale było w czwórce. Jest Agera, ale zwykła, ale to w następnej playliście. Spoko, bardzo fajnie. Tym samochodem ciężko mi się jeździło w Forza Horizon 2. Bardzo ciężko było mi go opanować. O, coś jest, pojawiło się faktycznie. Horizon Origins. To co, jedziemy tam? Dobra, wyznaczę sobie mój cel, ale samochód zmienię na coś, może na coś właśnie z Forza Horizon 1? Zrobiliśmy sobie tutaj swap napędu na tył. Wcale nie po to, żeby nim driftować, wcale nie robiłem nawet tuningu driftowego, są opony wyścigowe, ale ten samochód rwie się do driftu. A zrobienie takiego sleperka, z zewnątrz wygląda, zobaczcie. Nawet felgi ma standardowe, nie? Ej, faktycznie, to jemu się wysuwa ten spoiler jednak. Dobrze, myślałem, że to w Corrado. Chociaż zwątpiłem przez chwilę, bo ten spoiler nie wygląda tak, jakby się wysuwał. Zobaczcie, takie stare auto, z którego on roku jest? To jest rok 95. W 95 już były wysuwane spoilery i to w takim aucie niedrogim, no nie? Zupełnie niepozorny samochód. I zobaczcie, spoiler się, no, podnosi trochę. Wiadomo, że nie jakoś tam bardzo wysoko, ale no, podnosi się. Dobra, jedziemy. Albo tam wcześniej. Dobra, pojedźmy sobie przez ten cały kanion i chyba w końcu natrafimy, nie? Przy fotoradarze jest? To on jest taki ukryty? Na mapie go nie dali? Tutaj mamy speed trap, czyli by było tutaj. Bo tu mamy jeszcze strefę pomiarową, ale to co innego. Dobra, jedziemy sobie do kanionu. Co ja tu zrobiłem? Jakąś tabliczkę Horizon rozwaliłem. Co to było? To coś nowego. Nowe tablice są do szukania? Zepsułem? Co zepsułem? Nie no, chyba gitarka jest. Jak była tablica, to można ją niszczyć. O, następna. Co to jest? Ej! To było... Ja miałem ją zniszczyć, nie ty! Co za ciulas! Dobra, szukamy tej sceny nowej, zrobimy sobie tam foto. Mam odpowiedni samochód. O, tu jest następna tablica. Dobra, na razie zostawimy te tablice. One są tu wszędzie rozsiane, zobaczcie. Tak, byłem za wolny niestety, no. On był szybszy i szybciej rozwalił. Trudno, tak się... O! Nie, to pociąg, dobra, myślałem, że tu już coś będzie. Ja widziałem, że oni tutaj przyjeżdżali, że coś tu robili. Na Let's Go, na tym epizodzie, na tym live'ie. Może trzeba te tabliczki w jakimś konkretnym czasie rozwalić? Nie wiem. W ogóle w sobotę będzie fajny streamek. Będziemy grać w F1 2022, ale najlepsze jest to, że będę robił tam wyzwania. I tutaj macie link Stream Elements, podsyła wam linka do stronki, gdzie możecie głosować na wyzwanie w F1 dla mnie. Będę grał normalnie na tej kierownicy. Na tej o, tą sobie podczepimy. I będę próbował ogarnąć. O kurde, no to będzie trochę szalone. Mam nadzieję, że mi się uda, zobaczymy. Coś tu jest, i tu jest... O. Patrzcie na to. Kurde, nie mogę obrazu dobrze obrócić, o teraz. Dobra, wjeżdżamy. I tu sobie normalnie można dupnąć fotkę. Ja zrobię tu bączka. Myślę, że będę jedyną osobą w Forza Horizon 5, która zrobi tu bączka. To jest samochód, który miałem w Forza Horizon 1. Albo 2, nie, 1 chyba, w jedynce to miałem. To auto.
Ja podejrzewam, że one w Fordzie się nie zmieniło. Cały czas kopiują ten sam samochód z części na część. O, będę stał koło Vipera. Ciekawe. Dobra, i to jest jedna z chyba z pierwszych scenek. Ja nie wiem, czy będą jakieś inne. I to jest ciekawe, bo w żaden sposób to miejsce nie jest zaznaczone na mapie. Ja to wiem z epizodu, że to tu jest, ale zobaczcie, tego tu nie ma. Gdyby nie ten gracz, to by nie było w ogóle widać tego miejsca, no nie? Obejrzyjmy sobie to może dronem, jak to wygląda. Zobacz. O, ty, zablokowałem się dronem. Ej, nie ma... No dronie, co ty? Ej, patrz, dron nie chce mi stąd wylecieć. Co jest? Ja bym chciał, żeby w Fordzie był nie tylko tryb latania dronem, który jest fajny, fajnie, że jest, ale chciałbym, żeby można było też z samochodu sobie wychodzić, żeby można było sobie trochę pochodzić wokół samochodu, nie? Gdzieś tam, chociaż w jakimś małym obszarze. Ale by było to fajnie, co? Tu jest jakaś tabliczka. Ja nie wiem, co z tymi tabliczkami, pewnie musimy trochę poprzechodzić tej fabuły, no nie? Tutaj kolejny Viper, zobaczcie. Już spotkaliśmy jednego na drodze, jak jechaliśmy w to miejsce. Okej, i tak wygląda sobie ta nowa scenka i poza tym, że można zrobić sobie tu zdjęcie, to póki co ja nic nie odblokowałem więcej. Czekaj, a jak sobie włączę aparat, to będzie widać tego gościa? Będzie widać, okej. Umyję mu furę, będę dobrym ludzkiem. Czekaj, nie tak my... Ach, on ma w ogóle złego Vipera. O, a tu trzeba coś zrobić, okej. Tak, o, ja sobie też. Ty, ale fajne foto nam wyjdzie. Patrz, moje Colorado. No coś taka brzydka pogoda nam się trafiła, no nie? Jak tam PC po naprawie? Jeszcze nie naprawiałem. Dopiero będziemy robić streama z naprawiania. Znaczy, będę montował zupełnie nowego. Ty patrz, ile tu Viperów się pojawiło. O, ja mam takiego biedaka. Musimy jechać robić te fabularne tam rzeczy. Ja chyba dopiero muszę to odblokować, no nie? Kurde, jakie wariaty, ktoś już tu jakieś to nowe Ferrari już coś zdobył. Ono jest do zdobycia teraz w tym festiwalu, no nie? No, będzie trzeba zdobyć, chociaż chyba w grze jest już to lepsze, to jeszcze bardziej ulepszone. O, chodzi mi o to. Evolution, tutaj mamy takiego. To już jest taki hardcore totalny. Zobacz, tamto jest takie też super dobre, a to jest jeszcze mocniejsze. Ty, od jakiegoś Jakuba dostałem prezent. Dostałem samochód od jakiegoś Jakuba. Sztosik. O, a tutaj zobaczcie, to zwykłe Ferrari, znaczy zwykłe, kurde. To takie... nie Evo. Tylko to takie, no, zwyklejsze od tego. Zobacz, jak to wygląda. Ja robię fotę. Ale fajnie, że tu się wszyscy zbierają, ty. Umyję mu furę, żeby miał. Ej, czym się różnią te samochody od siebie? Spoko, że możemy od razu porównać, no nie? To moje, ono chyba ma jakiś tutaj spoiler dodatkowy z przodu. Wydechy po boku tutaj ma, ten nie ma wydechów po boku, ten ma wydechy z tyłu, zobaczcie. Mój samochód to już jest chyba taka totalnie wersja torowa, a ten... to chyba też torówka jest. Zobaczcie, tutaj mamy taki... to się chyba wpina tam takie sprężone powietrze i wtedy samochód się podnosi od razu, żeby można było tam koła zrobić albo jakieś lekkie naprawy. I to chyba też nie jest samochód do jazdy po drogach. Nie wiem, czy można nim normalnie jechać po drogach. Przeważnie bardzo łatwo jest to poznać, patrząc, czy auto ma kierunkowskazy chociażby, no nie? To są chyba wersje torowe tych Ferrarków, ale ta co jest w Fordzie od dawna, to już jest taka mocniejsza, a tą co dodali teraz, to jest taka słabsza. No generalnie odgrzewany kotlet, nie? Nie jest to nowy samochód, ale nowy samochód w tej grze. O, ja robię fotę, zobaczcie, jak te auta fajnie wyglądają. Ekstra. Fajnie, że można sobie popatrzeć, jak ludzie sobie tu przyjeżdżają i robią fotki, no nie?